Zostały już ostatnie dni, żeby włączyć się do pomocy potrzebującym zgłoszonym do tegorocznej szlachetnej paczki. Wesprzeć rodziny i samotne osoby można do piątku, 9 grudnia. Tylko w Katowicach na taką pomoc czeka około 10 rodzin, a w całym województwie śląskim około 100. Potrzeby nie są wygórowane. Są to głównie takie podstawowe potrzeby, jak żywność, środki czystości, kurtki zimowe, obuwie, artykuły szkolne. Mogą się też znaleźć również sprzęty AGD typu pralki, lodówki, czasem łóżka. Do tegorocznej edycji szlachetnej paczki zgłosiło się ponad 15 tysięcy rodzin i osób samotnych. Ponad 1000 z nich jeszcze czeka na pomoc. Co roku szlachetną paczkę wspierają znane osoby. Tym razem jest to m.in. Iga Świątek. Sama wsparłam też jedną rodzinę, więc mam nadzieję, że inni także się zaangażują. Tym razem pomoc trafi do pani Adrianny, a także jej dzieci, 12-letniej Moniki i 4-letniego Bartka. Pani Adrianna straciła męża 2 lata temu i od tamtej pory zmaga się z problemami samotnej matki, przez co też nie jest w stanie podjąć pracy na pełen etat. Dlatego mam nadzieję, że dzięki też współpracy ze szlachetną paczką zapewnimy podstawowe potrzeby tej rodzinie. Aby wesprzeć potrzebującą rodzinę lub osobę samotną, wystarczy wejść na stronę szlachetnapaczka.pl, wybrać odpowiednie województwo i miasto. Tam znajdziemy listę osób, którym można pomóc oraz opis tego, czego potrzebują.